Szkoda tylko, bo mówię, miałem nie bić lewego podbródkowego, złapał mnie znowu na lewym podbródkowym i... Ale wstałem, jak zawsze pokazałem serce i trafiłem go lewym sierpowym. Mówię, teraz będzie czas, żeby nie będziemy boksować, tylko będziemy trenować głównie nad tą lewą ręką i... Myślę, że... Bardzo dziękuję w ogóle Majkowi, bo jest dla mnie świetnym zawodnikiem, naprawdę go szanuję. Wiadomo, że to wszystko to jest pod publikę, denerwujemy się to, on jest showmanem, ale bardzo go szanuję, bo naprawdę jest wojownikiem, który się nie boi, wychodzi, robi swoje. Troszkę byłem też zdenerwowany tym, że nie wychodziłem drugi, chociaż go pokonałem. Zamiast myśleć o walce, troszkę myślałem o tym. No i przede wszystkim, mówię, wygrałem, to nie będę się żalił, jakbym przegrał, tak? Ale rozchorowałem się w ostatnie dwa dni, katar, gorączka, wszystko i mówię, aklimatyzacja. Ale na szczęście wszystko wyszło po mojemu. Chciałem go złapać przede wszystkim, bić prostymi, żeby on myślał, że bije prosty i uderzyć lewy sierpowy. A chciałem też uderzyć podbródek, żeby on bił ten lewy sierpowy i lewy na lewy. Wiesz, o co chodzi? Lewy na lewy, no ale trafiłem go bezpośrednio, trzymał wąską gardę, dostał na szczękę i po walce. Mówię, troszkę chciałem chłodniej poboksować, zobaczyć, wciągnąć go na kontrę. Mówię, też się bałem o to, mówię, zachorowałem. Naprawdę, ludzie, którzy tylko znają, widzą, byli blisko mnie. Nie chciałem tego nikomu mówić, ale kata, gorączka i musiałem po prostu trzymać się swojego. Ja byłem lepszy, ale on, trzeba mu oddać. I obydwoje byliśmy lepsi. On na pewno był przygotowany, spokojnie, nie leciał jak głupi, przyjmował ciosów. Na pewno ja wielki szacunek mu oddaję, bo to jest wojownik, z takimi się zawsze najgorzej boksuje. To nie jest zawodnik, który technicznie boksuje gdzieś, tylko jest kurde fighterem. Ja mu zawsze, ja mu będę zawsze. Okay.